Cześć ludziska, z tej strony Krzychu. W dzisiejszym odcinku widzimy się już w trzecim odcinku z serii Gospodarstwo u Krzycha. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się żniwami. Tam Maniuś już se kosi. Gdzieś tam jest, tu jest, trzeba podjedziemy mu. Tak, tutaj się chodzi, która do góry. Tak, ta przyczepa przeszła troszkę transformację, że tak powiem. Tak. Została cała przeskalowana, została trochę przedłużona. Jest dłuższa, fajniej wygląda oraz w górę, no, przewyższone burty i tak dalej. MTZ, jak MTZ został. Stanie gdzieś z boku do zaszczelek. Pole nie jest duże, jest 7 po, tak z 10 minut szczelimy, zaprowadzimy później Penię na jeszcze jedną pszenicę, tam nie płaci, tam zasiamy. Dobra, mniejsza, tak się zatrzyma z boczu, tylko zaszczelę. Peniu, cię zaszczelę, zobaczysz. A, jak żeby inaczej. Taki manewr. MTZ. Tam podczas właśnie podesłał opryskiwacz oraz tak samo jak Gruber jedna osoba mi podesłała, za co dziękuję. Jak Heniu będzie kościł, to ja sobie sprawdzę. Heniu, Maniek, jak to chce, to ja sobie sprawdzę, kto to był dokładnie. Fajnie się napełnia, tak teraz tutaj tak naprawdę gdzie się sypie, to się fajnie napełnia. Czy nie było, sypało się w kąt, się w kącie napełniało, tak dalej, tak. Było to nie tak fajnie zrobione. Nie chce, jedzie. Lecimy sobie z tym na dół. Jeszcze co do MTZ, zastanawiam się, czemu nie zmienić felg przednich. No bo wiecie jak sami. Dobra, zaraz tutaj były pytania, ale zaraz najpierw odpowiem tej osobie. Chcę wiedzieć, kto to jest. Nie pamiętam Niku dokładnie. A też to dla mnie ważne. Oszczędzimy sobie miniaturę do odcinka, niech będzie. Trzeba wejść na YouTube, na telefonie, zaraz sprawdzimy. Chwila ciszy. Zostań na chwilę na tą kamerę taką, przejdziemy może inne ujęcie, niech cię patrzy ten, co my tu mamy, o, wiem co. Tak sobie popatrzymy, jak pani jeździ. Prezentacja mapki już jest nagrana, fajnie. Ej, co ten Heniek robi, kurwa, dupę jeża jego, nie wiem. No dobra, niech jeździ, ja chcę w końcu jego kompa. Się będę pchajnie kaputować. Później będzie chciał kosić, trzeba będzie swój kombajn kupić. Ale Heniu jest niedobry, nie? Jezu, nie umie kosić. Kto go? No dobra, ja go najem. Dobra, nie było tematu.
Teraz tak, znowu zrobi pasek, tylko już na tym razem nie będzie kosił tym kombo. Kosi ostatnio. Zaraz, gdzie ta osoba była? O. Dziękuję za podesłanie opryskiwacza oraz Grubera użytkownikowi Jacob Farm. Pozdrawiam. Jeśli uda, będzie link do kanału w opisie. Dobra, Heniu, stój, trzeba jechać dalej. Powiedzmy się Heniowi, wysypiemy. A, jeszcze jedna osoba mi mówiła, że wysyp zboża jest źle ustawiony. Żebym zmienił i tak dalej. To zaraz pokażę, jak to fajnie wygląda, jak się struje. On mówił, że zrobi to jak na typowej wsi, typowej mapie tego Bolka, tej typowa wieście, jak to się tam zwie. Ale mi się niestety tamto nie podoba. Ja po prostu nie chcę, żeby mi na ziemię zboże leciało. Co z tym Heniem? Czy sam podokażę, ale to jest Heni, to jest naprawdę przejść czy to. Dziękuję. Ciekaw, czy jak do tego centrum. Tutaj tak poprawiłem sobie, skrawiarka stoi przestawiona, bo kosiliśmy łąki sobie. Tutaj coś się zmieni. Ta większa, ta druga półka jest pożyczona, tak więc co jej nie ma. Fajnie ta dwukółka wyszła, wam powiem. Fajnie, bo to ja mówię, posiłkami może być problem, ale dzisiaj sobie podcofniemy troszkę, jeb. Czego chcieć więcej? Źle jest? Bardzo ładnie. Tak powinien być wysyp ustawiony. Trzeba zrobić, by się zboże pojawiało. Znikało, ale to później. Spokojnie. Sorry, że tak się tabam. Zboża, zboża. 14, bo ale to leci. Ja pierdzie. Widzimy 7. Coś ten Heniu dzisiaj chyba popił. Chyba kombo nie zna. Nie wiem, gdzie jest. Tak, wiem, nie mam uduseczki. To nie musicie mi pisać, bo wiem. I tak, nie wiem, czy w następnym odcinku co mam robić, czy dalej, czy kościć coś dalej. Ale mam ślisko, co rośnie, to ja pierdzielę. Czy robić sobie tutaj może orkę albo wicę. Po prostu nie wiem, nie wiem. Ale to zobaczymy w następnym odcinku, jak to, co tam, kiedy, kto, gdzie, co i jak, z kim. Może orkę, bo tu z tego chyba, co widzę po tym polu, to orka będzie naprawdę fajna. Tak, mieliśmy parę pytań. Sobie odpowiemy, strzelimy odpowiadanko na koniec odcineczka. Oskar, krępka, kępka, dobra, kępka, dobra. Oskar pyta, będzie specjal na 2000 subów. Powiem tak, jeśli kiedyś jakimś cudem dobiję te 2000, myślę, że coś zrobimy. Ty właśnie, jakoś pewnie znajdzie się, to będzie okres żniwny, a będziemy żniwa też, będzie się działo u mnie, bo zboża są posiane.
Więc myślę, że właśnie coś ze żniw sobie nagramy. Bo no, żniwa to wiadomo, okres taki, że będzie głupota, będzie kursowanie zbożem. To myślę, że coś sobie nagramy chyba i po odcinku. Jedziemy sypać drugą przyczepkę. To kable się trzeba zrobić, wiecie, ale to później. Kolega pyta, Hubert, czy wydasz jakiegoś ciapka? Ja wiem, czy wydawać, no... mam takiego innego, ale to muszę rolnika o zgodę spytać. Czy pewnie tak nie dostanę tej zgody. Napiszemy do Rockstara, może Rockstar da zgodę. Wtedy może byśmy coś zedytowali. Ale nie jestem, nie obiecuję. Po prostu nie wiem. Nie można. Mój ulubiony ciągnik to Ursus. Jest, był i będzie. Jeśli szoka ścieli, zostaniemy sobie z zatem na kółko. Cofniemy. Wow, 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 co to było? Sąsiad laguje. Albo odczepimy sobie mysłem to za nikiem, tam gdzie stał. Dobra, opuścimy. A cóż nowego, nowego się nie było, zakupiliśmy ospęt do dura. Ciągniemy po sobie jakby krokodyl, który i tak się wywrócił. Widły do obornika, łyżka. Krokodyl, z którym nie wiem co się stało. Tak, to siewnik został zabrany, rozsiewacz ustawiony. Tak, powiem wam, że jeśli nie ma nowych pytań, żebym mógł odpowiedzieć, to... to będzie na tyle. Żegnam się z wami. Na razie. Cześć.